Okay. No, masz mnie. Więc tak, jesteśmy w studiu Red. Red Studio w Gdańsku. Mariusz, to jest bardzo ważne, to jest do ciebie. Wszędzie piszesz Red Studio Gdynia, na każdej płycie Vadera. Więc skoro już mogę o tym mówić, Mariusz, Red Studio Gdańsk. Dla mieszkańców Gdańska jest to bardzo ważne, żeby było to napisane. Druga sprawa. Kończymy właśnie płytę. Trwają ostatnie prace, wypalamy materiały już na płycie. Potem mała obróbka i to, co potem fani usłyszą na krążku, to będzie efekt naszej pracy. Paru tygodni wesołej, ambitnej roboty. To jest sprzęt, na którym pracowaliśmy przez te parę tygodni. Sprzęt najwyższej światowej klasy, który pozwolił nam nagrać płytę najlepszej jakości, jaka jest w ogóle możliwa. Urządzenia studyjne umilające życie, mikser cyfrowy, komputery, a wszystko to, żeby stworzyć dobry materiał. To była fajna płyta, fajna praca, fajna produkcja, miła atmosfera. Myślę, że w podobnym składzie spotkamy się na następnej płycie Vadera. Cześć, no jesteśmy w studio. W zasadzie skończyliśmy już płytę. To jest sporo pracy, sporo utworów. Kawał niezłej roboty. A propos gitar, bo teraz porozmawiam o gitarkach. Jak zwykle nagrywałem na tym wzmacniaczu, który mam od 1994 roku, Mesa Boogie. Chyba nie ma lepszego do tej muzy. Jest to moje zdanie, nie tylko w zasadzie. Gitarę nagrywam w studio, w reżyserce, jak widzicie w tej chwili. Słyszę gitarę, natomiast dźwięk jest ściągany u góry, z głośnika, także mamy czysty dźwięk, a jednocześnie czujemy się swobodnie. Nie musimy już w tych słuchawkach stać koło głośnika i się męczyć, pocić. Jest luksus. No. Ustawienia, nawet nie próbujcie tutaj szyfrować, bo tak do niczego nie dojdziecie. Są tutaj tajemnice studia, tajemnice Petera, który jest tutaj twórcą brzmienia, tego świetnego brzmienia gitarowego, które usłyszycie na płycie. Natomiast no co, mówię, Mesa Boogie, gitary, na których gram, moje rany krwawiące i no i studio. To jest brzmienie. Zobaczymy się na koncertach wkrótce. Cześć.
sesji użyłem swojej perkusji Yamaha Maple Custom, bębny klonowy. Tomy rozmiary 12, 13, 14, floor 16 cali. Werbel Yamaha Power V 14x5,5 cala, standardowy, stalowy. Z naciągiem Remo Ambassador, powlekany, czyli klasyk standard. Jeśli chodzi o blachy, to taki mieszany zestaw od lewej strony. Hi-hat. No taki eksperyment trochę, bo to jest mieszany góra perla i dół z Indiana, ale całkiem przyzwoicie brzmi. Tutaj mam coś na zasadzie dodatkowego rajda. Jest to dół właściwie od najgłupszego hi-hatu z Indiana, Dynovit. No brzmi całkiem ciekawie. Kontrastuje z rajdem właściwym. Bardzo fajnie. A ten rajd właściwy to jest Main Heavy Rock, 20 cali. Dalej, 12 cali Avedis Custom Splash. 16-calowy Crash ZBT. No i w charakterze rajda, znaczy w charakterze Crasha w tej rajda, no ale sprawuje się bardzo fajnie jako Crash. China Sabian. Dzięki za zablachę. To w zasadzie tyle. Stopy są 22-calowe, ale nagrywamy je, nie używamy brzmienia akustycznego, korzystamy z triggerów. W zasadzie tylko na stopy. I to było tyle. Reszta należy do Piotra. Mikrofony, cała ta zabawa. I to tyle. Thank you.